Witam! Dziś kolejna ozdoba świąteczna. Zapraszam na film. Dzisiaj chciałam zrobić może nie tyle ozdobę, ale połączyć i ozdobę, i stojak do świeczki. Do świeczki może nie tyle, ile do wkładu. Rzecz będzie bardzo prosta. Potrzebna nam kantówka, którą zaraz przystróżę. Ona jest wyrównana z dwóch stron, także tylko na grubościówce ją po prostu przestróżę, tak jak mówiłam. I mam tutaj dwie listwy, cienkie, bardzo, bardzo lekkie drewno, nie pamiętam nazwy, ale jest jak piórko, więc też je delikatnie tylko przestróżę. Z tego będą skrzydła, to będzie korpus, więc na razie na grubościówkę, a resztę zobaczycie za chwilę. Odrysuję kształt swojego skrzydła. Tutaj, jak widać, fajna ciemna smuga wyszła z tej listwy, więc postaram się to tak zrobić, żeby była ona na zewnętrznej stronie tego skrzydła. Przerysuję kształt i wytnę. Thank you.
krótkiej przerwie. Wszystko jest poklejone. Moje aniołki wyglądają tak. Jedno skrzydełko jest trochę niżej, ale myślę, że to nie jest żaden problem. Mogłabym je trochę podszlifować, ale to nie o to chodzi, żeby wszystko było idealnie. Wydaje mi się, że sam pomysł całkiem niezły. Efekt ocencie sami. Ja teraz mam najlepszy moment, najprzyjemniejszy, czyli odpalam i zabiorę je zaraz do domu. Jedno co tylko na przyszłość, czy dla Was informacja, że miejsce styku tych skrzydeł z tym korpusem, powiedzmy, jest tak małe, to drewno było co prawda bardzo lekkie, ale można się oczywiście pokusić o to, żeby te skrzydła zrobić trochę grubsze, wtedy będziemy to mogli pewniej skleić, aczkolwiek tutaj u mnie nic się totalnie z tym nie dzieje. To też nie jest rzecz, którą będziemy rzucać czy coś, to jest rzecz do postawienia. Moim zdaniem jest całkiem w porządku. Mam nadzieję, że Wam też się podoba i bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.